Witajcie kochani w kolejnym filmiku. No i jak widzicie sami, mamy już czerwiec, tak? A ja przychodzę do Was z ulubieńcami jeszcze miesiąca maja. Jak wiecie, z reguły na moim kanale najpierw pojawiali się ulubieńcy, a dopiero później Denko. No teraz się to trochę przesunęło, ale jednak z ulubieńców nie chciałam zrezygnować, bo mam kilka rzeczy, o których chciałabym Wam koniecznie coś więcej powiedzieć, aniżeli tylko w Denku fajne było, zużyłam, wyrzucam, wrócę albo nie wrócę. Słuchajcie, z góry jeszcze zaznaczam, że gdybyście słyszeli dziwne odgłosy w tle za mną, to kotka mojego współlokatora drze się jak stare prześcieradło, nie wiemy co z nią jest, ona nas terroryzuje, słuchajcie, jak tylko rano otworzy oczy, zaczyna się terror, ona chodzi, drze się i drze się i drze się po prostu bez powodu, znaczy na pewno jakiś swój powód ma, ale my nie jesteśmy w stanie dojść do tego, co jej jest nie tak. Jak widzicie, grzywkę mam do tyłu. Słuchajcie, upał jest niesamowity, jest strasznie duszno, codziennie jest od kilku dni burza, ale na szczęście tylko taka, powiedzmy, krótkotrwała, solidna, ale krótkotrwała i potem jest po prostu powietrze nie do wytrzymania, tak duszno, że to się w głowie nie mieści. No ale nie o tym miałam mówić o ulubieńcach. Trochę tego się nazbierało i zacznę w sumie od makijażu, czy przyrządów do makijażu, kosmetyków, które używałam w ostatnim czasie. Jak widzicie, w większości, w sumie to chyba we wszystkich ostatnich filmikach, jestem non-stop bez makijażu, co najwyżej mam rzęsy pomalowane właśnie ze względu na tą pogodę, ze względu na te upały. Nie chcę nakładać na siebie podkładu, różu, pudru, po prostu ogółem tapety, bo wiem, że jak wyjdę na zewnątrz, to ze mnie to po prostu wszystko w ciągu kilku sekund spłynie i na to nie mam najmniejszej ochoty. Ogółem przez ostatnie można powiedzieć, że no dwa miesiące, no wiecie, mówiłam Wam, zresztą sami widzieliście, bardzo dużo płakałam, płaczę dalej, więc ograniczam się do podstawowych kosmetyków i tutaj chciałam Wam je pokazać. Słuchajcie, zacznę może od brwi i to jest produkt, który widzieliście i w Denku, i w zakupach. Jest to Style and Care Gel Mascara z ekstraktem z kawioru i pantenolem z Rivaldelube, czyli taka, o, ona kosztuje, no nie chcę fokusować, ona kosztuje chyba 25 euro w Rossmanie i to jest taka zwykła przezroczysta maskara z szczoteczką, którą już Wam raz próbowałam pokazać, wygląda tak, o, którą można używać do rzęs, no ale dla mnie to jest bez sensu. Ja ją używam do utrwalania brwi. Jak widzicie, ja swoich brwi nawet na razie nie wypełniam, po prostu przejeżdżam tą maskarą, żeby trochę je ujarzmić i w tym sprawdza się ona naprawdę rewelacyjnie, dlatego nie potrzebuję niczego, Bóg wie jak drogiego, to mi w zupełności wystarczy. No i pozostałe trzy produkty to są właśnie produkty do rzęs. Pierwsze to jest Essence Lash Base Mascara, czyli baza po prostu pod tusze, biała baza, której szczoteczka prezentuje się tak, o, droga także nie była, nie powiem Wam ceny, bo ja już ją mam, chyba teraz czwarty miesiąc, jak się nie mylę, musiałabym sprawdzić. W każdym bądź razie ja po prostu zalotką podkręcam swoje rzęsy, nakładam tą bazę i po tej bazie używam dwóch maskar. Pierwsza, o której już Wam kilkanaście razy dudniłam, tylko w wersji miniaturowej, jest to Benefit Rolla Lash. Tutaj akurat nie mam pełnowymiarową wersję, którą wiecie, że jakiś czas temu sobie kupiłam. Tak się prezentuje. Powiem Wam, że z tej próbki, tak wygląda szczoteczka, szczoteczka jest silikonowa, z tej próbki byłam niesamowicie zadowolona, słuchajcie, używałam przez chyba ponad pół roku, dopiero co ją wysortowałam, bo już po prostu była pusta, nie zaschnięta, a pusta, nie oddawała już w ogóle żadnego produktu, nic już nie było na szczoteczce, więc jak tamtą zdękowałam, no to tutaj wyciągnęłam tą pełnowymiarową i powiem Wam, że tą pełnowymiarową troszeczkę dziwnie mi się rzęsy tuszuje, może dlatego, że tu po prostu wszystko już jest dłuższe w próbce, no wiadomo jak to w próbce, ta rączka jest malutka, natomiast powiem Wam, że ona bardzo ładnie rozdziela rzęsy.
Ale ja tą maskarę używam jako drugą maskarę po prostu do poprawienia, a pierwsza, którą używam, jest to, już wam mówię, Dior Show Iconic Ovacool Mascara i jest to właśnie miniaturka, którą ja dostałam chyba w marcu, jak się nie mylę, z kuponem w perfumerii za darmo. Szczoteczka prezentuje się tak, oto nie jest silikonowa, jest zwykła, jest taka troszeczkę wygięta i powiem wam, że ja kupę lat temu miałam tą maskarę w wersji pełnowymiarowej, miałam w ogóle kilka maskar z Diora i z żadną się nie polubiłam, więc kiedy tą odebrałam, stwierdziłam, no dobra, na pewno będę używać, ale na pewno nie będzie to nic dla mnie, nic co mi by się podobało, no i powiem wam, że doszłam do tego, że mi chyba wszystkie miniaturowe opakowania maskar po prostu pasują przez swoją wielkość, przez to, że mogę precyzyjnie tuszować rzęsy. Ona te rzęsy przede wszystkim pogrubia i troszeczkę je wydłuża. Ja mam w ogóle nadzieję, że z tym światłem tutaj to jakoś daje rady, no bo wiecie, raz jest słońce, za chwilę ściemnia się, patrzę na niebo, przed chwilą było piękne, błękitne, teraz już zaszło chmurami. Ja w ogóle też zmieniam kolory, no cóż, życie. Także wracając do maskary, powiem wam, że w życiu bym nie pomyślała, że polubię się z tą miniaturową wersją, a jednak, no ja już też ją mam, jak mówię, chyba od marca w użytku, więc tu wiele nie zostało i podejrzewam, że w tym miesiącu będę już musiała ją zdękować, natomiast jestem naprawdę z niej zadowolona i na zapasie mam jeszcze chyba dwie z Lancome i jedną z Urban Decay, jak się nie mylę. Zobaczymy, jak tamte się będą sprawdzać. Czyli tak prezentowałby się mój makijaż w ostatnim czasie i tylu było tylko ulubieńców, po których naprawdę sięgałam w sumie niemalże codziennie. A teraz przejdźmy do kosmetycznych rzeczy i może zacznę od toniku do twarzy. Tutaj jest puste opakowanie, już wam w demku je pokazywałam, natomiast zatrzymałam, żeby jeszcze powiedzieć kilka słów o tym produkcie. Jest to Balea Med Ultra Sensitive tonik do twarzy bez perfum, bez farbników i bez konserwantów. Prezentuje się tak, o, pojemność 200 ml i powiem wam, że ten tonik rzeczywiście zapachu nie ma żadnego, bardzo ładnie, może nie tyle oczyszcza twarz, bo ja go nie w tym celu używam, tylko bardzo ładnie po umyciu twarzy takie ściągnięcie, jak mi się pojawia na skórze, bardzo ładnie likwiduje. I ta skóra, nawet jeżeli nie nałożę kremu, pozostaje taka miękka, taka gładka, taka delikatna, z czego jestem naprawdę bardzo zadowolona. Ja go na chwilę obecną używam tylko i wyłącznie rano, bo ja go przelałam sobie do opakowania z atomizerem, przez co łatwiej mi się po prostu dozuje. Nie wysypuje mnie po nim, nie uczula mnie po nim, więc jeżeli na przykład macie astmę, jesteście alergikami, to bardzo gorąco mogę wam ten tonik polecić. Kolejny produkt, o którym wam już też mówiłam i jest to też produkt z Balea, jest to kremowy peeling z olejkiem z pestek aprikozy. Aprikoza to jest... No niech mi ktoś pomoże. To nie jest brzoskwinia, to jest morela, tak, o, morela. Prezentuje się tak, o, słuchajcie, to jest kremowy peeling, tak jak sama nazwa mówi, on jest przeznaczony do każdego rodzaju skóry. To jest kremowy peeling, natomiast ma bardzo grube i bardzo ostre te drobinki peelingujące. Ja coś takiego bardzo lubię. Ja nie lubię peelingów, które mnie tylko miziają po twarzy, tylko takie, po których użyciu czuję, że te suche miejsca, suche skórki gdzieś tutaj, które mam, znikają i skóra jest po nim gładka. Muszę wam powiedzieć, że ja przez długi czas teraz miałam problem tutaj przy nosie, bo ja mam niestety tutaj przy nozdrzach nosa bardzo suche miejsca i co jakiś czas one jakby się uaktywniają, tak? Po prostu pojawiają się i ja się niczym nie mogę pozbyć, a przy użytku tego peelingu i jeszcze produktu, którego nie zaliczyłam do ulubieńców, ale może zrobię to
w czerwcu zobaczymy. I przy użytku tego toniku z Pixi Glow z kwasami, słuchajcie, nie mam aktualnie w ogóle żadnych problemów, nie mam wyprysków, skóra przy nosie jest po prostu gładka jak pupcia niemowlaka i to zawdzięczam właśnie tym dwóm produktom, między innymi. To jest moje drugie opakowanie, pierwsze już zdękowałam i chyba pojawi się w następnym denku i naprawdę mogę Wam bardzo gorąco polecić, tym bardziej, że nie jest to drogi produkt. Dobra, lecimy dalej, bo się rozgadałam niesamowicie i ulubieńcy będą bardzo filmik będzie za długi, o tak. Słuchajcie, kolejny produkt, który także już w denku widzieliście, to jest żel pod prysznic Strickelmunda 2 Vanilla Moment. Mam nadzieję, że nie słyszycie, jak ona się drze. W wersji 500 ml. Słuchajcie, to nie jest żel pod prysznic na tą porę roku teoretycznie, ponieważ zapach jest taki cytrynowo-waniliowy. Ja już Wam w denku mówiłam, że pachnie nawet jak taki... jak takie ciasto, ojejku, no przepięknie, przepięknie, jeżeli lubicie takie bardzo słodkie produkty, to mogę Wam bardzo gorąco polecić. Oczywiście jest to żel pod prysznic, który nie ma zbyt dobrego składu, podobno niby nie ma silikonów i parabenów, ale ma jakieś inne rzeczy, bardzo ładnie się pieni, mojej skóry nie wysuszał, był niesamowicie wydajny i jak już Wam wspominałam, zastanawiam się naprawdę, czy nie kupić jeszcze jednego opakowania i nie zbunkrować na chłodne miesiące. Matko Boska, Wiki, przestań! Tragedia, ten kot mnie wykończy. Bo ten zapach po prostu naprawdę mi się bardzo, bardzo, bardzo podobał. No i takie opakowanie 500 ml kosztuje chyba niecałe 5 euro. Wydaje mi się, że to nawet ok. Lecimy dalej. Słuchajcie, też już Wam wspominałam ostatnio mój nowy ulubieniec, którego używam też już od 3, chyba teraz nawet 4 miesiąc się zaczął, jak używam oczywiście nie jednego opakowania, bo ja takie opakowanie jedno na miesiąc zużywam. I jest to Listerine Advanced White. I jest to ten niby wybielający płyn do płukania jamy ustnej. Ja nie uważam, żeby on wybielał, ale słuchajcie, zawsze straszą wszędzie z każdej strony, że produkty Listerine są niesamowicie ostre. Wiecie, że ja jestem osobą, która nie lubi ostrych płukanek do ust, natomiast pierwszy raz stwierdziłam, raz kozie śmierć, skuszę się, jak nie, to po prostu się tego pozbędę i tyle. I słuchajcie, użyłam pierwszy raz i się zakochałam. Nie wiem, czy on ma w ogóle, tak, ma alkohol niby w składzie, ale słuchajcie, tego alkoholu w ogóle nie czuć, nic Wam nie wypala, więc jeżeli tak jak ja jesteście fanami płynu z Colgate Plaque, z tego niebieskiego do płukania jamy ustnej, to spróbujcie także tego, myślę, że będzie Wam odpowiadał, moim zdaniem są one dosyć zbliżone do siebie i szczerze Wam powiem, że nigdy nie zwracałam uwagi, czy w tym Colgate Plaque jest alkohol, czy nie ma, wydaje mi się, że nie, ale tutaj też bym powiedziała, że nie, a w składzie jednak widnieje i to na drugim miejscu chyba, czy tak? Tak, dokładnie, na drugim miejscu. Kolejny produkt, Batiste Stylist, i to jest ten texturizing spray, który ja przywiozłam ze sobą z Londynu. Słuchajcie, Niemcy, czasem mam wrażenie, że to jest kraj, który jest 100 lat za murzynami, jak to się mówi, ponieważ w Niemczech dalej tych sprayów teksturyzujących chyba nie ma, nigdzie przynajmniej nie widziałam. On tu już jest niestety na wykończeniu. Zakochałam się w tym produkcie, oszczędzałam go niesamowicie, no bo pomyślcie, jeżeli ja byłam w październiku byłam w... tak, na początku października byłam w Londynie w zeszłym roku, no a my mamy czerwiec, to już prawie rok temu. To go strasznie oszczędzałam, słuchajcie, często zdarzało mi się w ostatnich miesiącach dni, kiedy umyłam włosy, co prawda, ale one były takie przyklepnięte, takie bez życia, więc wtedy używałam właśnie tego sprayu teksturyzującego, on nie bieli. Masowałam sobie we włosy, w skórę głowy i te włosy od razu były takie uniesione, bardzo fajne. Więc jak tylko pojawią się w Niemczech, to na pewno kupię kolejny i jeżeli w Polsce są, to polecam tym, którzy właśnie mają problemy z takimi przyklapniętymi włosami. I słuchajcie, na sam koniec ostatni produkt. Jest to świeża maseczka z Lasha, Ayesha. Maska, którą już w zeszłym roku miałam i dokładnie w sumie rok temu, bo w maju kupowałam. Jest to maska, która ma skórę napinać, ma pozbywać zmarszczek. Czy ona to robi, ją rozświetlać? Czy ona
zmarszczek pozbywa, wątpię, ale na pewno tą skórę napina, na pewno ją wygładza i na pewno skóra wygląda dużo, dużo lepiej. Ja Wam zaraz pokażę, bo to jest maska w ogóle, słuchajcie, ona wygląda, o, bardzo dobrze oddany kolor. To wygląda jak takie błotko, śmierdzi niesamowicie i ona Wam na skórze zasycha jak glinka. Tutaj chyba glinki, a nie, jest glinka. W każdym bądź razie ona zasycha Wam na skórze i ja często spryskuję po prostu wodą w sprayu, żeby ona całkowicie mi na kamień nie zeschła, bo potem ciężko jest ją zmyć z twarzy nawet żelem, czy przy pomocy żelu do mycia twarzy, a takimi jakimiś, wiecie, chusteczkami zwilżonymi to w ogóle możecie zapomnieć, skórę sobie zedrzecie. Ale no mówię, po raz drugi kupiłam tą maseczkę i jestem z niej naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Puh, okej, słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wybaczycie mi tych spóźnionych ulubieńców. Przymierzam się powoli do nagrywania vlogów, mam nadzieję, że coś z tego będzie, jak widzicie, staram się, żeby coraz częściej się coś pojawiało, aczkolwiek to jeszcze nie jest to, co ja bym chciała i czego bym sobie życzyła, ale o tym już porozmawiamy w innym filmiku. Teraz żegnam się z Wami i co? Do zobaczenia niebawem, pa pa!